O, no to musi już pani z nim bezpośrednio, tak. I właśnie. Kochani koledzy, towarzysze broni, jestem dumny, a reprezentuję grupę weteranów również z ich uczuciami. Są oni wszyscy dumni, że dożyliśmy tej chwili, jaka dzisiaj jest uroczystość. Kochani, ja mam 95 lat. Pozostali koledzy 90 przekroczyli. Nas coś łączy. Przeżywam to ponownie. Składaliście dzisiaj przysięgę wierności ojczyźnie. Myśmy to samo robili, z tym, że w innych warunkach. Uczestniczyło tylko 3 osoby. Zielone nakrycie stołu, krzyż, pistolet WIS, przedwojenna chluba i 2 palce w górę, powtarzając słowa przysięgi Armii Krajowej. I przeżywam to dzisiaj powtórnie, dlatego, że mieliśmy honor oddać swe młode życie za obronność kraju, za niezawisłość naszej kochanej ojczyzny. Żeby nie przeciągać, powiem jeden epizod. Od czasu do czasu spotykamy się z pytaniem, czy warto było, przelać tyle krwi. Rzeczywiście przelaliśmy morze młodej krwi, składając ją na ołtarzu ojczyzny. Bo kto kocha swoją matkę, ten jest gotów oddać za nią życie. Naszą drugą matką była i jest Polska. Dziękuję serdecznie.